Gregor, dobry wieczór. No, dobry wieczór. Grzesiu, dlaczego nie ma Izabel z nami? Umowa była inna. Wiesz co, no nie chcieliśmy, żeby ją pokazywać publicznie, tak do końca, żeby doszli do wniosku. No jest to osoba bardzo ekskluzywna i pokazuje się w kręgach takich ludzi znanych, w związku z tym nie chcielibyśmy, żeby... Grzesiu, no ale zaprosiliśmy ją do telewizji, przepraszam, no to... Wiesz co, no ciężko jest zarobić raz, a potem stracić kasę na później, wiesz, raz dostaniesz, kurde, już więcej, a potem nie dostajesz nic, więc to się tak jakby nie opłaca. No ale skoro ma się ładny towar, to trzeba się nim pochwalić, a nie go chować. Wiesz co, no trudno to nazwać towarem, to nie jest tak do końca, jak wiele osób uważa, no to mówi się owszem o laskach, że jest fajny towar, natomiast są rzeczy, którymi się trzeba chwalić, a są takie, którymi nie wolno, bo jest coś, co jak jest coś takie super ekskluzywnego i się go ma dla siebie i się nie chce ich pokazywać, żeby ci go nie ukradli. Grzesiu, a może bałeś się po prostu tych opinii, że Izabel tego w pewnym sensie nie przeżyje, przeżyje załamanie nerwowe i usłyszy, że jest pusta, że jest po prostu dziwką? Wiesz co, no to czy to usłyszy, czy nie, no pewnie nieraz usłyszy i może i usłyszała, więc myślę, że to nie tak. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, no są to ludzie z wyższej półki, że tak powiem, którzy płacą niemałą kasę. Nie jest to też panna tylko, którą się zaprasza do łóżeczka na wieczór i wybrzykarzy puszczasz do domu, tylko idziesz na imprezę, pokazujesz się w towarzystwie, więc to nie jest tak, wiesz... I później pokażę ją sobie twarz w telewizji. Wszyscy powiedzą, że jest śliczna, fajna. Grzesiu, a może to, tak naprawdę ładna, obawiacie się tego, że Izabel ma kontakty z osobami publicznymi, co? No właśnie. A potem taki skandal będzie w programie innym niż Skandalista. W jakichś gazetach pokażą, że tam pan taki albo inny, pan minister albo inny się pokazuje z prostytutką w miejscach publicznych. No i jakby to wyglądało. No także tak nie może być. Grzegorz, no, wiem, że dłużej nie możesz rozmawiać. Słyszałem wypowiedź pani z Londynu, która powiedziała, że można pracować w inny sposób. Owszem, można zostać sprzątaczką, zarabiać 1000 złotych, ale dalej jest to trochę mniej niż 40 tysięcy miesięcznie. Ile ty, Grzegorz, z tego ile ty zarabiasz, panie, na Izabel, tak? Powiedz? Co? Ile zarabiasz na Izabel? Wiesz co, no, także stać mnie na to, żeby sobie iść i kupić bułkę z szynką, no. Także to, no, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Jasne. Spokojnej nocy w takim razie życzę. I no, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję za szczerość, jak zwykle.